Palenie w piecu metodą od góry. Sposób na ciągłe palenie. Spalanie węgla od góry to najbardziej efektywny sposób ogrzewania domu tym paliwem. Jednakże i ta metoda ma swoje małe wady. Pierwsza to trochę dłuższy czas osiągnięcia przez piec zadanej temperatury, a druga to konieczność zaczekania do całkowitego wypalenia paliwa i dopiero ponowny załadunek pieca. Wiadomo, no nie możemy rzucić po prostu węgla na palący się, no bo w tym momencie palimy od dołu. Przy niskich temperaturach na dworze może to stanowić problem, bo zachodzi konieczność ciągłego ogrzewania. W takiej sytuacji jest taki pewien trik. Wystarczy zaczekać, aż węgiel się całkowicie wypali, zostanie tylko kilka żarzących się okruchów, tak jak tutaj teraz, w tym momencie. Należy je wtedy wyjąć z pieca i przełożyć do metalowego wiadra, garnka lub innego niepalonego jakiegoś naczynia. Albo zrobić tak, jak ja robię, czyli przełożyć do wcześniej wyczyszczonego popielnika. Zapobiegnie to po prostu dymieniu na całą kotłownię. I tu ze względów technicznych muszę zrobić pauzę. Następnie należy załadować piec ponownie paliwem i przerzucić te żarzące się węgielki na załadowane paliwo. Troszeczkę wygasło, ale normalnie jeszcze by się żarzyły i by się zapaliło. Przy tym sposobie eliminujemy również pośrednio problem z dłuższym rozgrzewaniem pieca, bo jest już nagrzany. Cała operacja zajmuje maksymalnie 5 minut. Jak już jest po prostu wrzucone, włączamy nawiew lub otwieramy popielnik, tak jak przy normalnym rozpalaniu. I to wszystko.